Dobry wieczór. Kolacyjkę tutaj sobie przyszykowałem. Z racji tego, że zrobię sobie dzisiaj wieczorne wyjaśnianko. Ale o cóż chodzi, ktoś zapyta. Ano chodzi o to, że nawiązując sobie do tego TikToka, ktoś postanowił nagrać odpowiedź. Dotrwałem do około 2 minuty i pokażę wam, który to jest konkretnie fragment. Tak? Chodzi tutaj o tego Stitcha, który jest odpowiedzią... Oj, nie to. Który jest tutaj po prostu odpowiedzią na pewnego debilnego TikToka. I za chwilkę wam pokażę, o co konkretnie chodzi. Tak więc przejdźmy se do materiału źródłowego, tak? Co? No tak, mam taki hormon, i zwiększę sobie szybkość. Mówi, że potrzebuję współczuć. No. Wtedy i wtedy, albo tu i teraz, bo jestem tak nabuzowany. Po prostu, jak zwykły samiec, potrzebuję się czasem spuścić. Trochę nietrafiona retoryka, że inaczej, nietrafione. Dość dosadnie powiedziane i niestety ludzie się o to dosyć mocno oburzyli. Do tego stopnia, że nie zwrócili uwagi, że jest coś takiego jak druga część. Pod tytułem, że jak chcecie, drogie femidiotki, żeby być w związku traktowane na równi, to albo obydwoje rzucamy kartą to przez hormony, albo żadne z nas. Czy się Chmiel takich słów nie użył, ale to nie ma znaczenia. Czekaj, jak zwykły samiec, to znaczy, że każdy mężczyzna tak ma, bo każdy mężczyzna jest samcem, z tego co rozumiem. Tak, bo ma testosteron. Testosteron odpowiada chociażby za libido. To nie wy nie lubicie przypadkiem tej retoryki, że it's all men, że tego powiedzenia kobiety wam mówią? Nie, że nie lubią, mają w to wywalone. Najbardziej o to się oburzają białorycerzyki, bo to kruszy ich narrację pod tytułem, że jest miłym gościem. Tak? Bo takie osoby podstępnie chcą po prostu doprowadzić do tego, że w końcu mnie zauważy i tak dalej, i tak dalej. I dlatego oni wmawiają, że nie jestem wyjątkowy, ja taki nie jestem, nie zależy mi na seksie, nie zależy mi na niczym, tylko chcę po prostu się z tobą przyjaźnić. Drogie panie, jeżeli jakiś facet jest dla was po prostu miły, to wierzcie mi, że to ma swoją cenę. Ja rozumiem, możecie takiego odrzucić, ale po prostu zerwijcie z takim kontakt zawczasu. Tak, wiem, że może być kuszące tak naprawdę to, że może wam dawać jakieś prezenty, być miły, wspierać i tak dalej, ale wierzcie mi, że jak ten miły facet wybuchnie, to skończy się zabawa. I taki przejaw chociażby był jakiś miesiąc temu w Poznaniu. To właśnie był przejaw syndromu mijego faceta. Gościu nie był w stanie znieść odrzucenia. I takich przypadków jest więcej. Może nie, że koniecznie sięga po broń, ale najczęściej takie osoby są po prostu srogimi stalkerami. Ale wracając. No, że nie lubimy mężczyzn, bo każdemu zależy głównie na seksie i po prostu nie, że to jednak jest większe. Nie, że na seksie. Tylko po prostu chcę tu i teraz, po prostu mam ochotę. Taka sygnalizacja swoich potrzeb, tak? I to jest właśnie śmieszne, że jak kobieta sygnalizuje potrzeby, no to powinieneś mnie zrozumieć, powinieneś mnie wesprzeć. Ale jak facet sygnalizuje potrzeby, jesteś obrzydliwy. Równe traktowanie. Cześć mężczyzn, a wy się wtedy prujecie, że nie, że to jest zaogólnianie. To w końcu jak typowy samiec, a.k.a. każdy samiec? Tak. Czy jednak nie? Poza tym, co wy się, kurwa, zatrzymaliście na etapie człowieka pierwotnego, że wasze potrzeby seksualne, to znaczy, że już teraz, ja muszę zaruchać, bo... No, mega, mega dojrzałe podejście. Sorry, ale odgrywanie dzikiego trenera ci nie wychodzi. No i przejdźmy sobie tutaj do takiego creme de la creme. Już teraz, ja muszę zaruchać, bo muszę się spuścić, bo się zesę. Zazwyczaj staram się jakichś takich aspektów na pierwszy rzut oka nie oceniać, bo wiadomo, ludzie są różni i tak dalej, ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z dziewczyną, która jest tak niepewna swojej płciowości, że musi dawać takie zaimki w bio, żeby przekonać do tego innych. Zacznijmy od tego, że w ogóle nazwałeś go dziewczyną. Męskie zaimki w bio ma, bo to zaimki, które mu odpowiadają, a twoje zachowanie jest transfobiczne. Okej, to przejdźmy sobie. Primo. To, że wasze potrzeby seksualne, to znaczy, że już teraz, ja muszę... Odklejka charakterystyczna dla płci żeńskiej. Nick Actias Luna.
Po trzecie, dziewczęcy głos. Po czwarte, typowe właśnie ulubienie dla dziewczyn, czyli jakaś taka bluzka krówka i tak dalej, i tak dalej. U faceta takiego czegoś nie uświadczycie. Muszę zaruchać, bo... Makijaż. Czy widzieliście, żeby facet kiedykolwiek się malował? Do tego gdzieniegdzie tutaj widać pewne kształty. Dodatkowo, no zobaczcie, jaki to jest mężczyzna, tak? Zobaczcie, mężczyzna, no po prostu bije ten testosteron od niego, tak? A prawda jest taka, że jedyna czynność, którą tutaj ta osoba zrobiła, żeby stać się mężczyzną, to wrzucenie zaimków. Pokażę wam przykład, jak faktycznie wygląda dążenie do bycia mężczyzną. Mamy chociażby przykład Nolif, czyli dawniej youtuber o imieniu Piotrek, który postanowił poddać się procesowi zmiany płci, czy też korekty płci, tak? Proces tranzycji, operacja zmiany głosu płci, głosu, ogólnie feminizacji ciała i zabiegi na twarz. Bo właśnie, bo tak nie wspomniałem przy okazji o twarzy. Dosyć mocno zaokrąglona. O, tu lepiej nawet widać, że jest taka mocno dosyć zaokrąglona. Ale wracając. Tak wyglądało w 2021 roku. Podejrzewam, że to jest okres jeszcze z czasów, kiedy był udział na aferkach. A teraz zobaczcie, to jest artykuł sprzed roku. Zobaczcie, jak wygląda aktualnie. Po moim ostatnim odcinku zmieniać przez następne 10 miniaturki i nie wkręcaj widzom, że jest inaczej. Wystarczy spojrzeć na fanpage, fotki i... No. Pewniejsza siebie. Ale... O! Słyszeliście głos. Dziewczęcy... Twarz dosyć mocno zaokrąglona, pomimo tego, że tu są napisy, widać pewne kształty. Także widać, że jest tu faktyczne dążenie do tego, żeby być kobietą. Także porównajmy sobie. Tu dążenie do bycia kobietą, to i to. Versus dążenie do bycia kobietą Nolif. Także jest różnica, moi drodzy. Tak więc, drogi użytkowniku, użytkowniczko, nie wiem, nie sprawdzałem, jakie tu mamy. She day, czyli mamy odklejeńca. I do tego samice, tak? Annoying the enjoyer. To twoje zachowanie jest transfobiczne, jeżeli już mamy grać taką kartą, bo to właśnie twoje zachowanie obraża osoby, które faktycznie dążą do tego, żeby być tą płcią, z którą się utożsamiają. Tak? A tutaj mamy tylko sobie zaimki i co? I już mam go nazywać mężczyzną? Takiego wała jak Polska cała. Która pierdoli takie głupoty. Dobrze gada. Jest chodzącą skrzynką z narzędziami. Hiperbola dla ogromu kolczyków. Co? Czy tego właśnie nazwałeś skrzynką z narzędziami za kolczyki? Nie za kolczyki. Nie tu. Też mam hormony? Co? Ja pierdzielę, no tak, ta weryfikacja. Mówi mi, że... Koniec, to znaczy, że każdy mężczyzna... Tutaj kolczyk. Tu wyjęty, tu wyjęty, tu wyjęty, tu jakieś jeszcze dędające. Ja chciałem sobie pierwotnie zaśmieszkować, że znalazłem zawartość swojej skrzynki z narzędziami, bo gdzieś mi się zapodziały. Narzędzia, typu właśnie jakieś gwoździe, papioki czy inne takie. Ale jak widać... się znalazło, nie? Mówię, chciałem sobie tak zaśmieszkować. Więc to nie jest tylko za kolczyki, tylko za to, że pół twarzy ma w metalu i gdyby przebiegła obok placu budowy, gdzie na dźwigu jest mocny elektromagnes, to by jej pół twarzy poharatało. I to w taki sposób, żeby jej nawet pies, który zna ją od 13 lat, by ją nie poznał. To by jej się stało. Poczekajcie sekundę. Musiałem psa wypuścić. O, no ja wam muszę dać porównanie, czyli wiadomo, będzie subiektywnie pod tytułem ta osoba ach i och, a ja jestem zły, jakiś taki czepnięty, gówno i tak dalej. No zobaczcie sobie. Zajebista bluza dla dziewczyn. Śliczne kolczyki. No nie skomentuję już tego drugi raz. Ale to mnie rozwaliło. Po prostu widać, że ładna młoda osoba. Gdzie to coś jest ładne? No sorry, ale jeżeli
ta laska jest ładna i to jeszcze jako facet, no to ja jestem Mr. Universe. Albo, sorry, no ja wygrałem niedawno zawody Mr. Olympia. Nie? Nie? Nie wierzycie? No, skoro taka laska odklejona potrafi być facetem, no to ja mogę być przecież Mr. Olympia. Jak śmiecie to wątpić? Jesteście fobami. No teraz widzicie, o co tu chodzi? No. Nic w ogóle szczególnego, zwykła polska transfobiczna baba. Dobra, to tam w dupie. Ale więcej się nie dało tutaj wrzucić tego napisu? Niż tam, nie wiem, trzy razy? Basic żółta koszulka. No i ja lubię takie basic koszulki. Dla mnie są one zajebiste. Tyle stoi, nagrywa w tym słońcu, jakby udaru miał dostać. No i widzisz. Mając udar, potrafię nadal brzmieć bardziej merytorycznie od ciebie. Pomimo tego, że ja tylko odpalam sobie TikToka, nagrywam, robię sobie ewentualnie pauzę na wzięcie oddechu i zebranie myśli, puszczam i mam w dupie. Ja się jakoś mocno nie staram, bo nie widzę powodu, bo to jest po prostu platforma dla debili. Więc nie będę jakoś tutaj mocno się starał, żeby tu komuś po prostu było lepiej, nie? Zrobię tak i tak. Mamy do czynienia tutaj z osobą, która pilnie wymaga psychiatry. Pilnie wymaga psychiatry. Czytaj, młody chłopak z kolczekami, który ma swoje zdanie. Nie. Odklejona samica, uważająca się. A zresztą ja wam tutaj wrzucę to. Już teraz. Ja muszę zaruchać, bo muszę się spuścić, muszę zesrać. Zazwyczaj staram się jakichś takich aspektów na pierwszy rzut oka nie oceniać, bo wiadomo, ludzie są różni i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z dziewczyną, która jest tak niepewna swojej płciowości, że musi dawać męskie zaimki w bio, żeby przekonać do tego innych, tak, która pierdoli takie głupoty, jest chodzącą skrzynką z narzędziami i na koniec ma taki problem z opanowaniem własnych emocji, że daje fragmenty jak ty na samym końcu, no to ciężko nie wyprzeć z siebie wrażenia, że mamy do czynienia tutaj z osobą, która pilnie wymaga psychiatry. Szczególnie ten ostatni aspekt, gdzie widać ewidentnie, że ma problem z opanowaniem własnych emocji. To już daje podstawę, żeby wysłać do psychiatry. Obrażające osoby, które wypowiedziały się na ten temat inaczej niż ona chce. No to posłuchajcie sobie, jak ja je obrażam. Bo zarówno ta osoba, jak i każda inna, która odpowiadała Chmielowi, czyli najczęściej to właśnie osoby z zawartością skrzynki z narzędziami na twarzy, albo z nadmiarem farby we włosach. Czyli albo obscenicznie kolorowe włosy. Oj, nie tu. Po raz kolejny, muszę sobie tu wejść. Coś poszło nie tak. Jak coś poszło nie tak? Czyli jak widać, tutaj też mamy co chwilę zmiana koloru włosu, teraz obecnie jest czarne to coś. No. Albo zamiarem smalcu na całym ciele, albo jakieś połączenie którejś z tych. Albo właśnie feminiści, biały rycerzyk i simpy. Najwięcej się o to oburzają. Tak. I to nie jest obrażanie, to jest po prostu cecha charakterystyczna. No może poza tym gadaniem o biały rycerzykach, ale to ma swoje inne nieco uzasadnienie. Później wam powiem dlaczego. Więc to nie jest obrażanie. Grube feministki oburzają się o to. Laski z kolorowymi włosami oburzały się o to. I to właśnie jednej z takich odpowiedziałem. Mega zakolczykowane, odklejone? Też takiej właśnie odpowiedziałem. I to w jednej osobie. Także no, sorry bardzo, ale... Więc to nie jest obrażanie. To jest stwierdzenie cech charakterystycznych, u których po prostu najczęściej pojawiały się właśnie te osoby. Ja zapomniałem dodać, że tam jeszcze są osoby, które nie potrafią opanować swoich emocji, ale co niektóre potrafiły na spokojnie odpowiadać. Szkoda tylko, że bez sensu. Albo z nadmiarem farby w włosach, albo z nadmiarem smalcu na całym ciele, albo jakieś połączenie turystyk. Na półtora. Albo właśnie feminiści, biały rycerzyk i simpy. Od teraz osoby ze swoim zdaniem to simpy. Nie. Simpy, czy też biały rycerzyki, to są osoby, które bezrefleksyjnie będą przyjmować zdanie oczywiście swojej milady, do której czują mięte przez rumianek, tylko i wyłącznie po to, żeby u niej zapunktować, o czym jest tak naprawdę później. Więc nie, simpy nie mają swojego zdania, simpy mają zdanie swojej milady. Najwięcej się o to oburzają. Czekaj, co tu było? Bitch, ale to ty właśnie oburzasz wyglądem i płcią innych osób. No, fajnie, że wspomniałem i o facetach, i o laskach. Także, no fajnie, oburzam się o płeć. Nie? Inna sprawa.
Nie, ja się nie oburzam, po prostu stwierdziłem cechy charakterystyczne osób, które najczęściej Chmielowi odpowiadają, właśnie z takim oburzeniem. Także no sorry, ale coś ci tu nie pykło. A wynikło dużo mi z tego, że albo nie zrozumieli przekazu, albo, co bardzo bardziej wyglądało w przekazach, byli na tyle oburzeni i na tyle że nie obejrzeli tego nawet, chodzące kobiety. No i tutaj muszę tutaj wam. A wynika to w dużej mierze z tego, że albo nie zrozumieli przekazu, no, albo, co uważam za bardziej prawdopodobne w dzisiejszych czasach, byli na tyle oburzeni i na tyle leniwi, że nie obejrzeli tego nawet do końca. Bo... W sensie to wyglądało tak. Usłyszeli tak, że facet może zakomunikować, że chce się, że potrzebuje teraz się spuścić. No i po prostu stwierdzili, że nie oglądają dalej, nagrywają na to materiał i nawet nie odsłuchują drugiej części, która jest tak naprawdę istotna. Bo tak się składa, moi drodzy, że w drugiej części jest chociażby zawarte, dlaczego mamy taki, a nie inny przykład. A chodzi tutaj o obnażenie kobiecych podwójnych standardów. Chodzi, a konkretnie o to, że kobiety, jak są... Kobiece podwójne standardy. Oj, nie tutaj. Jak są agresywne, wyskakują z ryjem, z łapami, stosują przemoc, znęcają się nad swoim partnerem, czy to fizycznie, czy psychicznie, to pojawia się tłumaczenie zarówno przez nią samą, tak, jak i właśnie w mainstreamie, że ej, trzeba to wybaczyć, ona ma te dni, to są hormony, tego się nie kontroluje i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy mężczyzna użyje tej samej karty pod tytułem hormony, w momencie, kiedy faktycznie są jakieś przejawy zachowań, w których właśnie jest pod wpływem tego swojego hormonu, czy tej testosteronu, no to wówczas pojawia się właśnie oburzenie. Ej, jesteś obrzydliwy, ty myślisz tylko jednym i tak dalej, czyli takie typowe podwójne standardy. I to jest właśnie moment, na którym ja się ostatnio zatrzymałem, bo po prostu mnie już szlak trafi, jak to widziałem. Tylko, że to, że dziewczyna nazwie cię debilem, nie jest tak samo szkodliwe, jak to, że jakiś chłopak kogoś zgwałci. Zachęcanie do gwałtu. Gdzie ja to już widziałem? Ty chyba nawet nieświadomie zachęcasz do gwałtu. Tutaj ta. Co? Ta odklejona samica. Feministka. Też właśnie stwierdziła, że ej, że... Zachęcasz do gwałtu. W którym, kurwa, miejscu? Ja już jej odpowiedziałem i zauważyłem jedną rzecz, że jeżeli Chmiel się tak naprawdę trochę mocniej wkurzy, to ma podstawy do tego, żeby oskarżyć ją o zniesławienie. Jakby prawnie dostała po dupie i byłaby zmuszona opublikować przeprosiny, to może wtedy by się nauczyła, żeby uważać na słowa. To samo ta. To samo właśnie ta odklejona samica. Po drugie, tu nie chodziło. Może odsłuchajmy sobie, co ja tam tak naprawdę powiedziałem. Agresywne, wyskakują z ryjem, z łapami. Wyskakują z ryjem, z łapami. Czyli zaczynają być przemocowe. Tak? Przemocowe. A wbrew pozorom, tu was zaskoczę zdeczka. To się tak wbrew pozorom rzadko nie zdarza. Mamy chociażby raport. 30 years of domestic violence, half truths, falsehoods and lies, czyli skupione na przemocy domowej. I co się dzieje? Każdego roku mężczyźni są częściej ofiarami przemocy domowej. 4,2 miliona ofiar męskich rocznie w Stanach Zjednoczonych, 3,5 miliona kobiet. Oczywiście wiadomo, są tutaj takie pewne zaznaczenia pod tytułem, że w przypadku przemocy ze szczególną okrucieństwem, to akurat kobiety górują pod kątem bycia ofiarą, tak? Ale jak znajdziecie sobie ten raport, tutaj jest akurat tylko jego fragment, byle żeby wam to pokazać, ale na ResearchGate powinniście go znaleźć bez problemu chociażby. Jak go znajdziecie, to zauważycie, że najwięcej aktów przemocy domowej odbywa się, uwaga, w związkach lesbijskich. 44% przypadków związków lesbijskich mają tak naprawdę przypadki przemocy domowej. Ale ciekawe robi się na przykład odnośnie krzywdzenia dzieci. Kobiety w większości, bo w 53%, odpowiadają za znęcanie się nad dziećmi. Natomiast jeżeli chodzi o pozbawianie ich życia, no to już przez rodziców, no to 71% przypadków matka, a w 29% ojciec. I ludzie skupiają się na tych 29%. Mało tego, 2 lata temu na Facebooku widziałem link do artykułu, to chyba było z TVN-u albo coś takiego podrzędnego. W każdym razie, była sytuacja pod tytułem, że facet jechał zabrać dzieci byłej żonie chwilę po tym, jak wygrał sprawę w sądzie o prawa rodzicielskie. Nie wiem jakim cudem, bo w 90% to jest przegrana sprawa, ale pomińmy to. Co ona zrobiła? Pozbawiła życia te dzieciaki. Bo miała przekonanie, że woli im to zrobić,
aniżeli właśnie, aniżeli oddać je w ręce byłego męża. I wiecie, co się działo w sekcji komentarzy pod tym artykułem? Jak ja to zobaczyłem, to po prostu się we mnie zagotowało. Tyle nietrafionej empatii, tyle zwalania winy na tego faceta, który chciał jej odebrać dzieci i jak się okazuje, nie bez powodu, tak? Nie bez powodu. Co zresztą było udowodnione, co zresztą, no, koniec tej historii mówi sam za siebie, tak? Tyle gadania, że no, gościu ją do tego skłonił, że pewnie już psychicznie nie wytrzymywała, bo najpierw rozwód z toksycznym mężem, teraz chce jej odebrać dzieci. Zrzucanie winy, czy tam w zasadzie wyrzucanie winy z tej kobiety, która popełniła dzieciobójstwo, na faceta, który chciał temu zapobiec, tak? Usprawiedliwianie dzieciobójstwa, rozumiecie? To tylko dlatego, że ta osoba ma odpowiednie genitalia. I weźcie mi powiedzcie, że obecnie kobiety są jakkolwiek poszkodowane w zachodnich społeczeństwach. A im bardziej na zachód, tym jest jeszcze gorzej. Tak? Także nie mów mi tu, nie spłycaj tego pod tytułem do nazwania debilem. Tak? Tu chodzi o faktyczne przejawy przemocy i znęcania się, których niestety jest i będzie coraz więcej za sprawą właśnie feminizmu. Ale nie każdy mężczyzna by to zrobił. Tak samo nie każda dziewczyna by kogoś pobiła. Przypomnę, w skali roku, to jest średnia, pomnóżcie sobie to przez 30 lat. No to mamy ponad 120 milionów. A sprawdźmy sobie chociażby... Men population in the US. Obecnie mamy 162 miliony, to jest stan na 2020 rok, mężczyzn, tak? 162 miliony, a to oznacza, że w przeciągu 30 lat prawie 3/4 mężczyzn doświadczyło przemocy domowej. Wiadomo, jakieś tam zastępowalność pokoleń i tak dalej, więc trochę tam jest to błędna retoryka. Ale odpowiednik obecnego 3/4 to jest ogrom. Tak? Więc nie mówcie mi, że nie każda. Bo jak się okazuje, coraz częściej można powiedzieć, że każda by tak zrobiła. Tak? Wiadomo, czynniki są różne, ale niestety kobiety stają się coraz bardziej przemocowe. A system prawny stwierdza, że facet pizda. W dużym skrócie. Nie? I lecimy teraz dalej. Nie powinno się mówić, u kobiet tłumaczy się to, u mężczyzn to. Dlatego, że zawsze obie strony... To jest właśnie takie rozwadnianie, tak? Nie mówmy o tym, bo każdy ma zwolenników i przeciwników, bla, bla, bla. Właśnie powinno się o tym rozmawiać. Dlaczego? Chociażby po to, żeby zauważyć, że pewne mechanizmy w społeczeństwie działają źle. I właśnie między innymi stawianie kobiet pod kątem prawnym na piedestał kończy się bardzo źle. Właśnie w ten sposób. Niestety, w relacje damsko-męskie wpierdziela się kapitan państwo. I sprawia, że kobiety coraz mniej potrzebują mężczyzn, one tylko chcą mieć mężczyznę. I w tym będzie problem, coraz większy problem. Problem z samotnością, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, narasta. I nie zdziwię się, jak w końcu to walnie, kobiety przyjdą na kolanach błagać mężczyzn, żeby było jak dawniej. I może to się skończyć patriarchatem, przy którym kraje muzułmańskie mogłyby się powstydzić. Naprawdę. To może się w ten sposób skończyć. Albo skończy się taką typową już wojną płci. Trudno. Zobaczymy. W każdym razie powinno się dyskutować. Żeby właśnie wysnuć jakieś rozwiązania. Takich przejawów moralności kalego, zarówno przez samą kobietę, jak i w miejscu nie jest tak naprawdę. Kurwa, przez ten wiatr. Powiem tyle. Tutaj podałem taki bardzo prosty przykład, jeżeli chodzi o podwójne standardy. Kobieta może oczekiwać od faceta, żeby miała minimum 1,80 m wzrostu? To jest jej preferencja. Facet oczekuje od kobiety, żeby była szczupła i zadbana? To jest dyskryminacja, gościu jest mizoginem, a w ogóle to liczy się charakter. Pomimo tego, że a.
facet na wzrost swój wpływu nie ma. Kobieta na swoją tuszę już ma. I B, skoro liczy się charakter, to tak naprawdę zaniedbane ciało też świadczy o charakterze, a mianowicie o lenistwie, braku właśnie chęci zadbania o siebie, a jeżeli ktoś nie potrafi o siebie zadbać, no to jak ma zadbać o drugą osobę w relacji, tak? Także pamiętajcie, ludzie, jeżeli mamy laskę grubą, która nie chce schudnąć, czy to dla siebie, czy ogólnie, do widzenia z nią. I tyle. Bez jakiejś dyskusji. Jeżeli nie umie o siebie zadbać, nie zadba też o ciebie w relacji, tak? A o to też chodzi, żebyście o siebie dbali. Tak czy nie? No. Ale jak facet wymaga, żeby kobieta była szczupła i zadbana, bez dyskryminacji, jakoś jest zakończona mizoginem, no a w ogóle to liczy się charakter. Czyli wiecie, kobieta, jak coś wymaga, to ma preferencję, facet jak coś wymaga, to dyskryminuje. No właśnie, nie było słuchać przez wiatr. Ale nach, to właśnie, i to jest najgłupszy, to jest zawsze argument, który wysnuwają kobiety. Ktoś powie, że jest dyskryminacja mężczyzn, to działa w dwie strony. Otóż nie. To jest właśnie problem, jak system społeczno-prawny wspiera tak naprawdę kobiece podejście, tak? One są niewiniątkami, facet zawsze jest tym złym. Pomimo tego, że to facet stworzył świat, dzięki któremu im się żyje tak dobrze. Tak? Także no. Raz, że mężczyźni, czy osoby niebinarne, to lepiej sobie przemilczę, to zależy od osoby, a nie od płci. Nie. Kobiety mają problem z tym, żeby usłyszeć coś negatywnego z zewnątrz. Dlaczego? Bo one są bardziej prospołeczne. I dla nich wtedy taką karą największą jest ostracyzm po prostu, wykluczenie społeczne. Dlatego ona znacznie dosadniej reaguje właśnie na tego typu rzeczy. Problem jest taki, że teraz to się robi jakimiś usprawiedliwieniami. Pokroju, laska jest gruba, jesteś fatfobem, to jest fatshaming, ja jestem body positive i tak dalej. Chyba raczej body toxic. Jak już. Tak? I to jest właśnie takie gadanie. Laska postanawia się puszczać na prawo i lewo, albo ona powinna być wyzwolona, ty jesteś mizoginem, albo wiecie, jak robi to jeszcze za pieniądze, no to jest przecież sex work. Praca jak każda inna, gówno prawda. Tam bardzo często wiąże się z handlem ludźmi, i którymi właśnie są kobiety pracujące tam. Tak więc fajna taka praca jak każda inna, przypominająca troszeczkę niewolnictwo, do którego nawiązuje się w kontekście osób pochodzących z krajów afrykańskich, odpowiedniego pigmentu, nie? Także no sorry. I znowu to rozwadnianie, nie? Że każdy będzie miał swoich zwolenników, przeciwników, bla, 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 nie? Tak więc mamy tutaj dosyć ciekawą manipulację pod tytułem wyciąganie z kontekstu. Tak. Bardzo często jest to połączone z tak zwanym sofizmatem rozszerzenia albo tworzeniem kochoł, czyli przekręcanie sensu wypowiedzi, potem opowiadanie na nią. Ale bardzo tutaj typowym sofizmatem rozszerzenia jest właśnie kwestia odnośnie oburzenia, że faceci właśnie się tam oburzają, jak kobiety im zarzucają, że myślą tylko o jednym. Tak. I to jest taka dosyć mocna półprawda i wyjaśnię wam dlaczego. Generalnie jak faceci mówią wprost, czy tam im się zarzuca wprost, że myślą tylko o jednym, no to zazwyczaj kładą na to knagę. Bo... Tak, że się chodzi tutaj o takich facetów, którzy są świadomi tego, jak to wszystko działa. Pod tytułem, oni, no to jest coś na takiej zasadzie, nie? Jeżeli laska mi kiedyś powie, myślisz tylko o jednym. Ja mówię, no tak, żebyś wiedziała. Jak na przykład, nie wiem, kogoś uczę, no to wtedy myślę sobie, kurde, potrzebuję jakiejś psiochy, żeby, bo mi po prostu aż mnie nosi, ja potrzebuję tu i teraz. Nie? Takie wiecie, takie trochę zażartowanie sobie z tego. Bo jeżeli facet jest pewny siebie, tego, kim tak naprawdę jest, to tak jak mówiłem, będzie kładł na to knagę. Ale jak mamy do czynienia z facecikiem, któremu brakuje pewności siebie, nie ma dystansu do siebie w żaden sposób i tak dalej, no to będzie się oburzał, będzie to negował. Tak? Po prostu. Będzie to negował. Bo wiedzą, że bardzo często im się chce, są tego świadomi i mają to po prostu wywalone. Dokładnie. To są i tyle. Dobrze gada. Akceptują. Polać mi. Okay. Znowu nieprawda. Jedni powiedzą jedno, inni drugie, a nawet nie ma tu chyba strony większości. Otóż jest. Jeżeli facetowi zarzuca się, ej, ty myślisz tylko o jednym, no to albo ma to w dupie, bo wie, jaka jest prawda, albo sobie z tego wręcz zażartuje.
to właśnie facetom, którym brakuje pewności siebie, mają po prostu z tym problem i się o to oburzają. Takie właśnie chociażby takie typowe simpy, które też tutaj się oburzały w tej kwestii. Także no sorry. Natomiast oburzają się ci, którzy nie akceptują tego faktu albo próbują go zataić, tak, żeby na przykład, no nie wiem, zapunktować sobie u kobitek. A co to w ogóle ma znaczyć niby? Gadasz, jakby każdy był z bokiem czy coś i chciałby wykorzystać kobietę. No i tutaj mamy, tutaj też mamy wyciąganie sobie z kontekstu. Takie klasyczne sofizma do rozszerzenia, a.k.a. tworzenie chochoła. W pewnym sensie tak jest, że facet chce po prostu albo jej psiochy, albo jej uczucia. Albo czasami jedno i drugie. Ale metody na to są te same. Czyli właśnie zapunktowanie, bycie miłym, tak? I później robi się z tego jakieś ciche oczekiwania, tak? Które właśnie ciche oczekiwania są największym wrogiem, są największym trucicielem relacji. W sensie, jak masz takie oczekiwania, to lepiej to urwi, bo będzie tylko w tobie narastać większa frustracja, tak? No tutaj dalej. Powinieneś wiedzieć, że istnieją takie osoby aseksualne, wyjątek od reguły, czy antyromantyczne, to jest w ogóle XD. Jeden chłopak woli być z chłopakiem, to jest znowu takie rozwadnianie, że każdy ma jakieś inne preferencje, bla, bla, bla. Ale jest coś takiego jak tendencja. Kobiety patrzą na osoby, które są, na mężczyzn, które są lepsze od nich, tak? Lepiej wykształcony, lepiej zarabia, bardziej zaradny, bardziej pewny siebie. Takich mężczyzn szukają, tak? Bo po prostu. A facet ma inne oczekiwania, żeby była właśnie ładna, płodna, bo chce po prostu puścić te geny w ruch. To jest podświadomy mechanizm, jakby co, żeby co niektórzy się na mnie nie oburzali. Żeby była bezkonfliktowa, zapewniała domowe ciepło. Tak? I nie chodzi mi tylko o stanie przy garach, ale po prostu taką domową atmosferę. Żeby nie było jakichś kolejnych awantur po całym dniu, tak naprawdę, wiecie, jakichś spotkań biznesowych i innych takich kocopołów. Tylko najzwyczajniej w świecie chodzi o to, że ma czuć ukojenie przy kobiecie, a nie kolejną walkę. Tak? Także o takie rzeczy tutaj chodzi. To są tendencje, tak? Czyli mamy tutaj między innymi osoby z syndromem miłego faceta. Tak zwane simpy, białe rycerzyki lub takie najbardziej zaawansowane stadium wcześniej wymienione, czyli feminiści. To oni najczęściej oburzają się, że jak facet może myśleć tylko o jednym. Привет, Бобсик. Tak więc to nie osoby pokroju chmiela oburzają się na twierdzenie, ty myślisz tylko... Środek lat 80. Julia Mafto na Caterpillar przebiera się w kostium żółtego królika i dokonuje... Nie wiem, po co te wstawki są tu wrzucane, moim zdaniem bez sensu. ...moderstwa na szóstce dzieci w restauracji Freddy Fazbear Pizza. No są to właśnie osoby, które temu feministycznemu pierdoleniu przyklaskują. A tobie, chodząca skrzyneczko z narzędziami, polecam wizytę u psychiatry, bo widać, że masz jakiś ewidentny problem ze sobą. Akurat to ty masz tu największy problem. Tak. Odklejona samica, która ma problem z tym, że musi wstawiać swoje zaimki w bio, to jest w ogóle przejaw takiego mocno emocjonalnego. Mówi mi, że ja mam problem. Wiecie co? Jeżeli takie osoby twierdzą, że masz problem, to najprawdopodobniej jesteś normalny. I potraktuj to jako komplement. Tak więc, droga samiczko, dziękuję za ten komplement. Ale nie, czekajcie. Ale za to. Zobaczcie. Ja muszę zaruchać. To jest według tej osoby normalne zachowanie. No, jakżeby inaczej, nie? Tak? Przepracuj to z jakimś dobrym specjalistą, bo może, nie wiem, jeszcze wyjdziesz na dół i przestaniesz po prostu zarówno walić takie głupoty, jak i sprawiać, że byle mocniejszy magnes może ci po twarzy pokiwać. To są pociski na poziomie 4 klasy, no please. Oczywiście klasyczne deprecjonowanie. Nie dziwi mnie to jakieś. I dorosły coś takiego mówi. Przepraszam bardzo, to ty mnie nazywasz babą przez cały filmik. I ty mi mówisz o jakichś pociskach na poziomie 4 klasy? Serio? No to ładna hipokryzja. To tyle w temacie, ja się zawijam na zakupki. Czy... O, nagrał, obejrzał, wstawił. O, nawet tutaj żeńskie zaimki. Ta, zwyzyła chłopca za kolczyki, powiedziała, że jakieś głupoty. No bo pierdoli głupoty i nie za kolczyki. To jest tak naprawdę element. I widzisz, skupia się na rzeczach nieistotnych. Żenada.
Po czym, a teraz tak po prostu idzie sobie do sklepu, jakby powiedział coś najnormalniejsza rzecz świata. Bo to była najnormalniejsza rzecz świata i prawdopodobnie najnormalniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu usłyszałaś. No cóż. Top 10 coolest Sigma moment. To jest moim zdaniem debilne. W sensie to takie rozdzielanie, że tam Sigma, Omega, jakieś tam inne gówna. Ja pierdzielę. Jedni mówią, że ja robię z siebie pseudosmalca alfa, jedni mówią, że jestem jakimś beciakiem. Ludzie, po prostu, ja po prostu jestem kurwa sobą po prostu i tyle, a ludzie się o to jakoś oburzają. I próbują mi jakąś łatkę przyszywać, nie? Przez lewaków jestem nazywany alt-rightem, przez prawaków jestem lewakiem nazywany, nie? To jest w ogóle śmieszne. A prawda jest taka, że jestem centrolewakiem. W sensie mam lekki odchył w tym, w lewą stronę i dosyć mocno liberalny jestem, tak wiecie. Zielona ćwiartka, blisko tam, punktu zera, ale dosyć mocno w dół, nie? Także no, trochę beka z tego. Ech, no nic. No generalnie słabe to było, ale zobaczmy, czy coś jeszcze tu jest, bo tu mamy jeszcze 13 sekund. A, w skrócie, najlepiej to mieć wyjebane, dlatego to nagrywasz, spoko. Kłótnie o tak, o która płeć jest lepsza, a która gorsza, to coś na poziomie przedszkola. Tylko, że ja nie mówię, która płeć jest gorsza, która lepsza. Mówię tylko, że jedna jest faworyzowana, a druga nie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że wciskasz mi znowu do gardła nie moje słowa. Tak? Także no, to jest tak naprawdę przejaw turbo głupoty. No, ale mnie to jakoś mocno nie dziwi. Okej. Okay. Te. Fakt faktem, że kobiety i faceci są w jednym lepsi, inni w drugim lepsi. Na przykład facet jest po prostu lepiej przystosowany fizycznie do ciężkich robót, dlatego po prostu tam się garną. Kobiety lepiej zajmują się opieką nad żywymi stworzeniami, dlatego więcej wśród lekarzy, pielęgniarek, weterynarzy i tak dalej, psychologów, częściej znajdziecie kobiety, bo po prostu lepiej, mają lepiej są lepiej naturalnie do tego przystosowane. Także no, wiecie, o co chodzi. No dobra. To tyle w temacie. Ja się zawijam. Jeszcze tylko zrobię sobie thumbnaila i tak dalej, i tak dalej. Tak więc miłego wieczoru i bez odbioru.